Okej, okay, cześć, witajcie w dalszej części dzisiejszego pokazu. Tak jak mówiłam, jest tego bardzo dużo dzisiaj, dlatego podzieliłam ten filmik na pół. Kto nie widział tej poprzedniej części, to zapraszam. Pokazywane są tam nowe kity, które przyszły na sklep, które są dostępne w sprzedaży. Jeżeli już ich nie ma, to proszę do mnie napisać. Myślę, że znajdziemy jakieś na to rozwiązanie. A teraz chciałabym Wam pokazać, nad czym pracuję. Jak widzicie, jest tego troszeczkę rozłożone i przybędzie jeszcze jedna lala, ale myślę, że dopiero jak skończę te, które w tej chwili robię. Wszystkie lale, które tutaj się znajdują, są wykonywane na zamówienie. I jest to tak, w pierwszej kolejności jest to Jade. Zobaczcie sobie, Yellowborn Jade. To jest chyba moja czwarta już lala. Czwarty raz wykonuję ten model. Tutaj na razie jest w zasadzie to malowanie zaczęte, także jeszcze wiele rzeczy tutaj się nie dzieje. To takie jeszcze bladzioszki powstały na razie. Mają żyłki, mają jakieś tam delikatne zaczerwienienia, ale to by było na tyle, więc tak jakby aż tak dużo do pokazania nie jest. Natomiast chciałabym Wam właśnie powiedzieć, co tutaj się będzie działo. No i na pewno przybędą jeszcze następne warstwy, następne kolory. I myślę, że w kolejnym już odcinku, jak już będziemy widzieli, to pokażę przynajmniej tą jedną lalę skończoną. Kolejną laleczką, którą wykonuję, w zasadzie w odwrotnej kolejności. Tutaj jest Darren, który jedzie celowo, powiem, do USA, bo pani wiem, że ogląda ten mój kanał i te moje filmiki. Natomiast nic ząb nie rozumie nic, to chociaż dla niej to USA będzie. I dla niej jest właśnie ten dzidziuś Darren. Tak, on będzie w drugiej kolejności wykonywany. Ten Darrenek będzie bardzo podobny do tego, którego oglądaliście ostatnio, bo tak się złożyło, że pani po prostu nie zdążyła go kupić, ktoś ją ubiegł i postanowiła, że sobie zamówi no prawie takiego samego. Wiadomo, że dwóch identycznych lal no nie jest to możliwością, żeby wykonać, no nie jesteśmy my artystki kserokopiarkami. Natomiast podobny jak najbardziej, myślę, że się uda. I tutaj jest jeszcze Skaja, która w zasadzie bardzo podobna sytuacja. Pani też pytała się o lalę, niestety już nic nie było dostępnego, dlatego sobie zamówiła laleczkę. Będzie się chyba ciut różniła ilością włosków i być może kolorem. Nie pamiętam, jak tam jest w umowie. Natomiast też będzie to delikatne malowanie, takie bardzo pogodne, ciepłe, coś podobnego jak widzieliście ostatnio. Także piękny w ogóle model Sky, cudnie się prezentuje. Więc to są te trzy lale wykonywane na zamówienie. Kolejna tutaj jest Petunia, czyli ten malutki elfik, którego już też wy oglądaliście, teraz właśnie nie wiem, czy już cztery te petunie, czy trzy petunie były, ale na pewno się już pokazywały tutaj u mnie. I ta petunia będzie troszeczkę inna, ponieważ ona będzie miała ciemniejszą karnację i no prawie czarne włosy. Takie bardzo mocno brązowe, ja już to też kiedyś mówiłam, że właśnie tych włosków czarnych, takich kruczo-czarnych po prostu nie używam, bo wydaje mi się, że one pasują naprawdę do takich bardzo ciemnoskórych tych lal. Jeżeli chodzi o proste, czarne włosy, to chyba tylko do Azjatów, ponieważ ten kolor jak dla mnie ma coś takiego w sobie nienaturalnego wręcz. I bardziej mi się podobają te lale, nawet te ciemnoskóre w tym odcieniu bardzo ciemnego brązu. Naprawdę to tak w zasadzie gołym okiem nie widać tego, że to jest brąz, bo w pierwszej kolejności widzicie, że to jest czarny. I na zdjęciach tak samo, jak zobaczycie lale, które prawdopodobnie mają czarne włosy, są mojego wykonania, to właśnie to nie jest czarny. To jest ten taki bardzo, bardzo ciemny brąz i on dopiero w słońcu gdzieś tam się mieni tym brązem. A tak właśnie wygląda jak czarny. Wydaje mi się, że jest bardzo naturalny i realistyczny i bardziej mi się po prostu podoba niż taki kruczo-czarny. Więc takie będzie miała włoski, kręcone, ta lala. Wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawe tak naprawdę. Taka malutka, ciemnoskóra laleczka. Kończyny myślę, że już widzieliście. Te rączki pięknie otwarte tutaj. O, ciach. Super. No i tutaj jeszcze jest daleko, daleko
nim cokolwiek się zmieni w tej lalii. No tak jak mówiłam, że kolejność wygląda tak, że jakiś budzik mi dzwoni. Kolejność wygląda tak, że Petunia będzie robiona jako ostatnia spośród tych lal. Ja na pewno, znaczy chciałabym, chyba że ktoś mnie ubiegnie, wybiorę sobie taką jedną jeszcze z tych, które przyjechały, które właśnie w tym poprzednim odcinku pokazywałam, do wykonania, tak na sprzedaż. Tamte perełki, no naprawdę jest w czym przebierać, jak widzieliście poprzedni odcinek, to sami wiecie o czym mówię. A tutaj jeszcze chciałabym Wam pokazać lalę, która już jest skończona i sprzedana. Też pojedzie do USA, tak samo, do Stanów Zjednoczonych. Jest tak, jest ciuszek, który odłożę sobie na bok. I dzidziuś, ona jest po prostu przepiękna. Ona mi naprawdę, o Boże, naprawdę mnie rozczuliła. Malutka, kochaniutka dziewczyneczka, zobaczcie, ja ją sobie porozbieram. Jakieś paproszki się tutaj poprzyklejały. Porozbieram sobie ją z tego kocyka. Ale jest naprawdę bardzo realistyczna, przepiękny model od Alicia Toner. Dawaj ten kocyk. O, taki kocyk. Tak. I słuchajcie, dzidziuś prześliczny. Zobaczcie w ogóle, jak ona się świetnie układa. Zobaczcie, jak ta główka pięknie. Hop, hop. Ona jeszcze nie jest tak na prosto położona, tylko na boczek. O, teraz ją dam tak na prosto. I jeszcze raz to zrobimy. O! Śliczna taka kluseczka. Hops. Przepięknie wygląda. Nawet jak tak się ją położy na siebie. Obróć główkę. O! Zobaczcie, jak się ślicznie układa. Naprawdę jak żywe dzieciątko. Jak żywa. Taka śpiąca kluseczka. Jest też, wyszła bardzo ciężka, słuchajcie, bo ona będzie miała spokojnie 4 kilo. Tak mi się wydaje, nie mam pośpiechu, żeby ją zważyć, bo dopiero jedzie w połowie lutego do pani, tak się umówiłyśmy. Także jeszcze troszeczkę będzie tutaj ze mną, ale naprawdę jest taka klusia ciężka. O, super, przepięknie się układa na rękach, w ogóle to rzeźbienie jest cudne. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ona, ta lala mi się zawsze podobała. Jak ją tylko zobaczyłam, to stwierdziłam, że no nie, kiedyś na pewno będzie taki dzień, kiedy ją zrobię. No i dzień ten nastał właśnie teraz. Cieszę się, że pojedzie tak aż daleko za ocean. Zobaczcie, no jest przepiękna. Ja wiem, że ja się tak bardzo nią zachwycam, ale naprawdę super. Piękne rzeźbienie, cudnie ułożone rączki. Paluszki są pomalowane właśnie na takie półksiężyce. Z delikatnymi tymi białymi końcówkami. Buźka ma bardzo dużo detali. Nie są one też takie jakieś bardzo nachalne, te detale. Nie ma mocnych przebarwień, nie ma jakichś takich, no nie wiem, dużych tych znamion. Ma gdzieś tutaj zaczerwienienie na czółku i takie nierówne przebarwienia na policzkach. Także tak się prezentuje. Włoski, tak jak wspominałam, są cieniowane. Tak, czyli z przodu są troszkę jaśniejsze, z tyłu ciemniejsze i lekko podkręcone. Słuchajcie, ja sobie dzidziusia muszę odłożyć na chwilkę i zapauzować, bo tutaj ktoś mi wydzwania i myślę, że to jest kurier. Także pauza i zaraz wracam. Już jestem. Przyszła. Okej, i wracam do opowiadania o lali. Także skończyłam chyba na tych włoskach, że są one właśnie cieniowane z przodu. Tutaj są w sumie chyba cztery kolory tych włosków. Z przodu jest to taki bardzo, bardzo jaśniutki blond. Potem przechodzi przez taki blond miodowy do ciepłego brązu, aż takiego właśnie ciemniejszego. One się z tyłu troszeczkę, wiecie co, popodkręcały, tak? Troszeczkę się tutaj, nawet nie aż tak, zobaczcie zresztą. Nie jest to jakoś tam bardzo źle ułożone. Włoski są w ogóle właśnie super jakości. One się tak nie plączą. Naprawdę pięknie się układają. W zasadzie nic nie trzeba robić. One wyglądają po prostu super. No i śpiąca Niunia. Przepiękna. Taka fajna kluseczka. Jejku. Naprawdę dzidziuś śliczny. Śliczny dzidziuś. I taki bardzo, bardzo właśnie realistyczny. Tak.
O, sobie ciebie jeszcze tak odwrócę, albo właśnie tak. Pokażemy, jak się ładnie przytulasz. Hop, chodź tutaj na ramię. O, ciach. Zobaczcie. Naprawdę, no piękna jest. Piękna kluseczka taka. O, śpiąca. Śliczna. Można by o niej opowiadać godzinami. Też Was zapraszam na stronę, gdzie są, gdzie jest sesja zdjęciowa. Na zdjęciach równie pięknie się prezentuje. Ślicznie się układa. Także naprawdę warto to zobaczyć, warto pooglądać, bo naprawdę jest śliczna. Co do lal, które będę w następnej kolejności tworzyć, to mniej więcej jak już będę przy końcówce malowania, to na pewno wybiorę sobie jakąś lalę do wykonania. Nie wiem jeszcze, jaka to będzie, ale na pewno któreś z tych ostatnich, które pokazywałam na sklepie. Także zerkajcie sobie, pytajcie. Być może jesteście zainteresowani jakąś rolą, którą można wykonać na zamówienie. Oczywiście pytajcie. A skoro jesteśmy przy tych zamówieniach, to tak chyba zbiorowo odpowiem na pytanie, jak wygląda to zamawianie lali u mnie. Myślę, że każda artystka ma swoje jakieś tam zasady, których przestrzega. U mnie wygląda to tak, że jeżeli umawiamy się na jakąś laleczkę, to dobrze by było, gdybyście już wiedzieli, jaki konkretny model chcecie, lub przynajmniej jakieś takie ogólne preferencje, że na przykład ma to być lala śpiąca, ma mieć na przykład zamkniętą buzię, ma mieć jakiś grymasek, albo nie ma go mieć. I ja już mniej więcej wiem, którą lalę bym mogła Wam pokazać. Jeżeli nie wiecie tego od tej strony, to dobrze jest znać Wasz budżet. Nie jest żadna tajemnica, rozmawiamy jeden na jeden. Więc spokojnie można powiedzieć, że się ma tych pieniążków czy mniej, czy więcej, czy tyle, a tyle, bo te ceny są naprawdę różne. To nie jest tak, że. Bo często właśnie piszą panie, że chciałyby takiego małego śpioszka, żeby się zmieścił w rozmiar 62 i ile by kosztowała. No i w zasadzie tak. No, jedna lala może kosztować na przykład 1600 i to jest taka fajna cena, natomiast nie wszystkie modele są w tej cenie. Są modele bardzo drogie, gdzie sam kit kosztuje no sporo, nawet potrafi kosztować około 1000 zł. Więc jeżeli Wam się spodoba taki malutki śpioszek, no to wykonanie na pewno i cena końcowa będzie dużo większa. Dlatego zamawiając lalę, dla mnie dobrze jest znać Wasz budżet, jeżeli mam coś pomóc, lub po prostu lalę, która Wam się podoba, którą byście chcieli zobaczyć. To jest jedna sprawa. Co ma wpływ na cenę, oprócz tego, jaki model wybieramy? No, oczywiście włoski. Włoski, ponieważ one są bardzo drogie, tak naprawdę. I spokojnie na taki busz włosów nawet można zapłacić 1000 zł. Więc to jest tak, jakby jak już patrzeć na tą górną półkę, no to wybieramy kit za 1000 zł. Włosy bardzo, bardzo, bardzo dużo za 1000 zł. No i niech ta lala kosztuje 2000. Tylko że w tym jeszcze wszystkim jest parę dni, dobrych parę dni. A parę dziesiąt moich godzin mojej pracy. I za to, i to też ma wpływ na cenę. Ja niby mam stawkę stałą, natomiast właśnie te dwie rzeczy nam określają tą cenę końcową. Także o to zawsze pytam. Jaka lala, jakie mają być włoski, jakiej długości? Ja już nawet nie pytam o jakość tych włosków, bo po prostu moherem takiej gorszej jakości już w ogóle nie pracuję. Po prostu uznałam, że chyba lepiej zamówić sobie laleczkę bez włosów niż z włosami takimi, które po czasie po prostu się bardzo zmechacą i zrobią się takie dredy z tyłu. I wydaje mi się, że warto gdzieś tam później pomyśleć o wszczepieniu włosków do łysej laleczki niż kupowanie lali z gorszą jakością włosków. Ale wiem, że panie też tak robią i sobie też to chwalą, także to jest cały czas tak jakby moje takie subiektywne zdanie na ten temat. No i tak, jak już nim w ogóle cokolwiek zaczniemy robić, to właśnie musimy sobie ustalić model, styl, w jakim ona będzie wykonana, bo niektóre panie chcą dużo jakichś znamion, niektóre panie nie chcą w ogóle znamion, są panie, które nie chcą w ogóle żyłek na przykład, bo już też mi się taka praca zdarzyła. Praca wtedy trafiała do dziecka. I właśnie pani bardzo prosiła, żeby tam było tych szczegółów, żyłeczek i tak dalej, jak najmniej, żeby jednak ten dzidziuś, mimo tego, że będzie realistyczny, miał takich rzeczy bardzo, bardzo malutko. I to w zasadzie ten sposób malowania, jeżeli chodzi o mnie, nie wpływa w ogóle na cenę.
Bo zrobienie jakiegoś znamienia, czy zatrapania jednego więcej albo mniej, albo to w zasadzie są, to jest parę minut tylko mojej pracy, więc tak jakby no już bez przesady, po prostu trzeba to na pewno wcześniej ustalić ze mną, żeby, bo ciężko jest później na gotowej lali z nałożonym warniszem domalowywać znamiona czy zadrapania. Z tego względu, że warnisz jest chropowaty i ciągłość tej linii jest bardzo ciężka do zachowania. I nie zawsze to wygląda tak dobrze, jakbym ja na przykład chciała. Może ktoś tego nie zauważy, ale ja, chorobliwa perfekcjonistka, to widzę. I potem mnie gdzieś to razi. Także tutaj mamy te rzeczy, czyli ustalamy sobie, jaki model, w jakiej cenie, z jakimi włoskami, jaki sposób malowania i mamy tą cenę końcową. No, ustalmy, że jest to 2000 zł. Po prostu jakaś kwota, żeby było mi łatwiej opowiedzieć, o co chodzi w tym zamawianiu. I później na pewno jest zadatek. Zadatek jest bezzwrotny, zawsze. Bez względu na podaną przyczynę. Naprawdę, te przyczyny czasem bywają tragiczne, te które podają klienci. Chociaż już teraz powiem tak, że już spokojnie od roku nie zdarzyła mi się sytuacja, gdzie pani powiedziała, że właśnie jednak by prosiła o zwrot zadatku, ponieważ i tutaj milion różnych tragicznych zazwyczaj powodów. Widzę, że teraz się to po prostu nie zdarza, co mnie bardzo cieszy, bo się wzajemnie szanujemy i wzajemnie się rozumiemy. I tak jak mówię, że no jak już się decydujemy na taki zakup, no to jednak z tą myślą, że po prostu ta decyzja będzie stała do końca. No jeżeli by taka nie była, no to ten zadatek po prostu przepada, bo to są stracone materiały, to jest mój czas pracy, który i tak tam w ten zadatek nie jest wliczony. No, ale jednak jest to jakieś tam koszty dla mnie już poniesione, więc ten zadatek zawsze jest bezzwrotny. I później resztę tej ceny to w zasadzie ustalamy między sobą, ale też warto to ustalić wcześniej, żebym ja wiedziała, na czym stoję i wy, żebyście wiedzieli, jak będzie sprawa wyglądała, bo resztę tej ceny można spłacić na sam koniec, kiedy się lale już zobaczy i na przykład się stwierdziło: o matko, nie, nie biorę, brzydactwo takie, nie chcę. I w tym momencie przepada Wam no tylko albo aż ten zadatek. Lub na przykład można zapłacić odgórnie. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak, że pani, która wpłaciła zadatek lali, później nie wzięła. Natomiast jest taka opcja, jest taka możliwość. Można też zapłacić za lalę odgórnie, przelać całą kwotę. A można też to rozłożyć na raty. No i te raty to tutaj już są ustalane indywidualnie. Ja o nich więcej nie powiem, ponieważ są to sprawy takie między mną a moimi klientami. Jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy tych rat, to niech do mnie napisze i sobie zobaczy, jak to wygląda. Uważam, że jest to bardzo korzystne. No, parę klientek już z tego skorzystało i myślę, że są zadowolone. Także można o te raty zapytać przy zamawianiu lali, czy po prostu z ciekawości, jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie, to odpowiem w rozmowie prywatnej. No i tyle. No i jeszcze na koniec, jak ta lala będzie już skończona, później ma sesję zdjęciową. Zazwyczaj pierwsze zdjęcia, które są wykonane, wysyłam do klientki. Zaraz później pokazuję je na stronie. Jeżeli ktoś sobie nie życzy, to lali nie pokazuję. Jest też taka możliwość, ponieważ czasem mi się zdarzało wykonać lalę na podstawie zdjęcia żywego dziecka i wtedy pani niekoniecznie chciała się tą lalą ani chwalić, ani tym bardziej zdjęciem swojego dzidziusia. Co jest zrozumiałe i dla mnie tutaj nie ma żadnego problemu. Ja tutaj nie idę na rekordy, żeby jak najwięcej lal pokazać, ale żeby przede wszystkim ta druga strona była zadowolona. Po zrobieniu zdjęć często jest tak, że laleczki fotografowane są w różnych ubrankach. Ja tutaj sobie trzymam jakieś takie perełeczki. O, tutaj mam pod ręką nawet taki rampersik włóczkowy, który mi się bardzo podoba. I czasem właśnie. Ha, teraz kurier dzwoni. Więc znowu pauza. Dobra, paczka kolejna odebrana. I wracając do rozmowy o lalach i o tych zamówieniach, już sobie tam idzie odłożyłam na bok, to o tych ciuszkach. Jeszcze chciałam powiedzieć, że lale są fotografowane w różnych ubrankach, ale zazwyczaj i tak pokazuję ją w jednym z ujęć w ubranku, w którym pojedzie do domu.
Różnie to bywa, po prostu kupuję ubranka zazwyczaj do przodu o parę sztuk i po prostu później, jak już mam lalę gotową, dobieram, który rozmiar najbardziej pasuje, który w ogóle, który ciuszek do niej pasuje. I w tym jednym komplecie lala zawinięta w ten kocyk, czy tą pieluszkę flanelową z certyfikatem ze smoczkiem jedzie do domu. Tak to wygląda. Przeważnie koszty wysyłki są po mojej stronie, więc zazwyczaj po prostu płacicie tak jakby okrągłą kwotę za lalę. I co jeszcze? I lale są wysyłane kurierem. Kurierem nigdy nie wysyłam lali w czwartki i w piątki, ponieważ te lale nie dochodzą z końcem tygodnia do klientki. Zazwyczaj trafiają na magazyn, gdzie nie wiemy, co się z nimi dzieje. Zawsze mam taką nadzieję, że jednak tam te lale są traktowane tak należycie i nic się im nie dzieje. Ale trzeba mieć to na uwadze, że jednak różnice temperatur, czy na przykład przygniecienie jakąś większą paczką na tym magazynie, no nie wiemy, jak to tam wygląda od tej drugiej strony, bo od tej drugiej strony o nich nie chodzi, nie zagląda, jak wyglądają magazyny FedExu czy innej firmy kurierskiej i jak to tam wszystko wygląda. Dlatego dla bezpieczeństwa ja wolę wysyłać paczuszki poniedziałek, wtorek, środa, a później po prostu odczekać, chyba że są to paczkomaty, ponieważ paczkomaty dowożą nawet w sobotę laleczki. Więc tutaj już nie ma problemu i te paczkomaty widzę, że coraz częściej są przez Was wybierane. Ale się nagadałam. Mam teraz nadzieję, że te wszystkie moje pauzy i przerwy filmów uda mi się w całość jakoś połączyć i załadować na YouTube'a. Mam nadzieję, że to wyjdzie, że nie będę musiała powtórek robić. Bo bardzo tego nie lubię i zazwyczaj nie robię, zazwyczaj kombinuję tak, żeby jednak to jakoś załadować i jednak to poszło, bo zawsze ten pierwszy film jest taki i ta pierwsza wypowiedź jest zawsze najbardziej autentyczna, a później jak mówię to po raz kolejny, to się skupiam nad tym, żeby to powiedzieć podobnie jak ostatnio i żeby niczego po prostu nie zapomnieć, więc jest to dla mnie cięższe do wykonania. Także na dzisiaj będzie to już koniec, wszystko pokazałam, teraz będę siedziała przed komputerem i próbowała połączyć te poprzerywane filmy, żeby się to w miarę dobrze oglądało i widzimy się, no nie wiem kiedy, być może za tydzień, zobaczymy, jak tutaj będą prace wyglądały nad lalami, trochę mi się ta podkładka tu wywija i chyba zasłania tą Jade, no trudno, ale widzieliście ją już z bliska. Dobrze, kończę zatem. Do zobaczenia za te parę dni, aż przynajmniej jedna z lal będzie gotowa i będzie co pokazywać. Trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania lub pomysły na jakiś, może nie wiem, może filmik, może chcielibyście o czymś dłużej posłuchać albo coś więcej zobaczyć, to jestem otwarta na propozycję. Właśnie jakaś propozycja od jednej z dziewczyn wpłynęła. Ja przyznam szczerze, że nie zdążyłam jej jeszcze przeczytać, tylko widziałam, że zaczyna się, że jeżeli by miała Pani chwilkę, to proszę nagrać filmik i trzy kropki, więc muszę to jeszcze przeczytać i jeżeli to będzie taki pomysł, który faktycznie gdzieś tam do mnie uderzy, to na pewno to zrealizuję. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, pa, pa!